Politycy lewicy zaczęli zabiegać o głosy mieszkańców województwa śląskiego. Stąd też ich dzisiejsza wizyta. Choć według sondaży szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych mają małe, to swoją obecnością w Sejmie mogą znacząco przyczynić się do przejęcia władzy przez opozycję. Są cztery partie. Każda partia ma swój program. Każda partia ma swoje różnice. Są elementy też wspólne. Do wyborów jeszcze mamy pół roku. Dobrze to oceniam. Dzisiaj Hołownia z Kosiniakiem się dogadują, super, trzymam za nich kciuki. Lewica, jak pan widzi, jest stabilna, jest zdyscyplinowana. I reaguje na bieżące problemy, czego przykładem może być unijna dyrektywa metanowa, która gdyby nie interwencja europosłów Nowej Lewicy i Partii Razem, mogła doprowadzić do zamknięcia kopalni na Śląsku już w 2031 roku. Pierwotnie dyrektywa zakładała emisję 0,5 tony metanu na każde 1000 ton wydobytego węgla. Ja się absolutnie na to nie mogłem zgodzić, bo w środku tej transformacji energetycznej musi stać człowiek i miejsca pracy. I nie może być tak, że te kopalnie byłyby zamknięte w przeciągu tych kilku lat. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że polski rząd zaniedbał rozmowy z Komisją Europejską, zaniedbał rozmowy w ramach Rady i znowu walczył i machał szabelką, zamiast po prostu negocjować i rozmawiać. Po rozmowach dyrektywa będzie pozwalała na emisję 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla do 2031 roku, potem na 3 tony. Posłowie lewicy chcą nie tylko sprawiedliwej transformacji Śląska, ale zapowiadają dodatkowo walkę z problemem depopulacji, jaki od wielu lat dotyka nasz region. Polityka mieszkaniowa, która byłaby logiczna i pozwalała młodym ludziom tutaj znajdować dach nad głową i pozwalała państwu inwestować tutaj w państwowe zasoby nieruchomości, czy też w państwowe żłobki na przykład, żeby rodzice mogli dzieci pracować bez strachu o to, że nie będą mieli co zrobić z dziećmi w czasie właśnie pracy. Wreszcie lewica chce zająć się prawami kobiet w Polsce, które w ich opinii są notorycznie łamane, czego naczelnym przykładem ma być zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce, do którego doszło na początku 2021 roku. Fakt, że kobiety zostały pozbawione decydowania o sobie i są skazane tak naprawdę na rodzenie w każdej sytuacji, nawet dzieci z gwałtu czy dzieci, które, że tak powiem, umrą tuż po porodzie, jest czymś niespotykanym w Europie, a już na pewno nie w Unii Europejskiej. Oznacza to choćby powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego z 1997 roku, zakładającego m.in. możliwość przerwania ciąży w wypadku zagrożenia życia matki. Głównie jednak chodzi o całkowitą legalizację aborcji i oddanie decyzji w sprawie ciąży i posiadania dzieci kobietom. Obecnie jednak największym problemem, z którym mierzą się nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale całej Polski, to inflacja i nawet po wygranych wyborach według specjalistów trzeba lat, by sytuacja się unormowała. Po prostu dużo mniej kupuję. Żeby wyjść na swoje. Nie ma innego wyjścia. Przerażają mnie ceny. Przerażają mnie. Najgorszy ten chleb podrożał. Wszystko podrożało, nie? Wszystko podrożało. Także nie kupuję sobie. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to według najnowszych sondaży w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej znalazłyby się Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL, Nowa Lewica i Konfederacja. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na początku przyszłego roku rozpocznie się wyburzanie stadionu Ruchu Chorzów. Później na jego miejscu ma zostać wybudowany nowy stadion piłkarski. Mamy mniej więcej projekt zaktualizowany. Musimy go co prawda jeszcze troszeczkę dopracować pod względem aktualnych wymogów licencyjnych, bo ta książeczka licencyjna się zmienia co roku i tam są co chwilę nowe warunki, więc musimy go zaktualizować. Następnie ustalić harmonogram prac poszczególnych etapów. No i wtedy już spotykamy się z ministrem Bortniczukiem, aby już doprecyzować kolejną, następną prognozę finansową, właśnie podyktowaną pod ten harmonogram. To efekt obietnicy premiera Mateusza Morawieckiego, który podczas spotkania z władzami Chorzowa zapewnił, że państwo dofinansuje w połowie budowę obiektu. Mówi się, że nowy stadion miałby kosztować około 200 milionów złotych. Nie oznacza to, że historyczne elementy starego stadionu popadną w zapomnienie. To będą na pewno elementy, które będą przeniesione na nowy stadion, bo nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było. Krzesełko pana Gerarda Cieślika, na pewno część, jakiś element naszej świeczki gdzieś tam też będzie na pewno gdzieś wklejony w krajobraz tego nowego stadionu. Nowego, ale według starego projektu. Projekt, który powstał już kilka lat temu, został nieco zaktualizowany. Obecnie zakłada, że stadion pomieściłby 16 tysięcy widzów. Na pewno jesteśmy najbliżej niż kiedykolwiek w historii, więc
Czy uwierzymy już teraz, że on powstanie? Myślę, że kibice Ruchu są już na tyle pragmatyczni, że uwierzą dopiero jak usiądą po raz pierwszy na meczu na tych nowych krzesełkach na nowym stadionie, to wtedy będziemy rzeczywiście wierzyli, że nam się to udało wspólnymi siłami. Natomiast jest to rzeczywiście największy konkret, który pojawił się od wielu, wielu lat. Konkrety napisał też premier Morawiecki na Twitterze, gdzie potwierdził swoją obietnicę. Napisał również, że nieważne kto jakiemu klubowi kibicuje, sport ma łączyć, a nie dzielić, tak samo jak rząd Prawa i Sprawiedliwości chce łączyć, a nie dzielić oraz wspierać rozwój infrastruktury sportowej, by była nowoczesna i dostępna dla wszystkich. Na ten wpis odpowiedział prezydent Sosnowca, miasta, które wybudowało 3 obiekty sportowe za ponad 240 milionów złotych. Apelujemy do niego, aby na wszystkie inwestycje sportowe patrzył w taki sam sposób. Na terenie naszego regionu właśnie budowany jest kończony stadion zimowy, budowana była hala sportowa oraz arena piłkarska. Dzisiaj również w Katowicach jest budowana hala sportowa oraz stadion piłkarski. Panie premierze, jeżeli sport jest równy dla wszystkich, jeżeli potwierdza pan to, co zacytowałem, apelujemy do pana o przekazanie środków na już wybudowane obiekty sportowe. Na razie nie wiadomo, kiedy nowy stadion Ruchu Chorzów mógłby powstać. Jedno jest pewne, w przyszłym sezonie Ruch swoje mecze będzie rozgrywał najpierw w Gliwicach, a później najprawdopodobniej na Stadionie Śląskim. Ponad 1 miliard złotych trafi do województwa śląskiego. Pieniądze z budżetu państwa zasilą kasę regionalną, a skorzystać z nich będą mogły władze lokalne. To element polityki spójności i tym samym wsparcia samorządów, które chcąc pozyskać unijne dotacje potrzebują wkładu własnego, co nierzadko stanowi barierę do startowania w konkursach o środki. Chcielibyśmy, aby ta polityka spójności wprowadzała możliwość wyrównywania szans również tym mniejszym samorządów i między innymi dlatego tym, którym jest trudniej, tak? Tym, którym być może mają większe problemy, uda się wykorzystać środki europejskie, korzystając z tych środków finansowych na wkład własny i mam nadzieję, że jak największa liczba samorządów w naszym województwie wykorzysta tą szansę i w związku z tym będzie mogło wykorzystać również środki europejskie. Jedynym warunkiem wnioskowania o środki na wkład własny jest pozyskanie przez lokalne samorządy unijnych środków na daną inwestycję. Pieniądze mają być formą wsparcia, a zatem bezzwrotne i docelowo przeznaczone na wszystkie inwestycje realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego. Mówimy o nowej perspektywie unijnej, czyli jeżeli samorząd będzie mieć zapewnione, będzie podpisana umowa na realizację danego zadania i wsparcie konkretne procentowe na projekty unijne, no to następnie będzie możliwość skorzystania z tych środków w ramach wsparcia, ale ten mechanizm i te ustalenia są w dyspozycji, w decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Stąd to marszałek będzie decydował o formie i warunkach ubiegania się o pieniądze. Jak przekazał w czwartek minister funduszy, niewykluczone, że pula środków na wkład własny dla samorządów będzie w przyszłości zwiększona. Łącznie do wszystkich województw z budżetu państwa trafi ponad 8 miliardów złotych, a budżet wszystkich 16 programów regionalnych wzrośnie do ponad 165 miliardów złotych. Najlepsi z najlepszych spotkali się w Zabrzu, by arbitralnie stwierdzić, który z uczniów kucharzy serwuje i przygotowuje najsmaczniejsze potrawy. Podczas dwudniowego finału 6. ogólnopolskiego turnieju powstały różne wariacje kulinarne. Tematem dzisiejszego 6. jak gdyby turnieju przewodnim są ryby. Uczniowie, etap jak gdyby ten ogólnopolski składa się z dwóch części. Z części teoretycznej, w którym uczniowie piszą test, i z części praktycznej, w którym uczniowie wykonują zakąskę i danie zasadnicze z ryby. Jury turnieju oceniło higienę pracy, estetykę i techniki sporządzania. Ważna była również kreatywność. Strąga wędzonego na zimno, na sosie awokado, które było podane na ołatku z dodatkiem cytryny, z kruszonką z orzechów. Przygotowałem rolatki z łososia w nori, czyli to są takie jakby algi do sushi, coś takiego. Dodatkowo zrobiłem do tego jeszcze sos jagodowo-miętowy z serkiem śmietankowym, z
kawiorem molekularnym. Mateusz Wójcik, jeden z laureatów, który zajął trzecie miejsce, jak mówi, kontynuuje tradycje rodzinne. Jest już czwartym pokoleniem w tym zawodzie. Idąc w ślady babci, wujka i siostry, stawia jednak na kuchnię molekularną. Ciekły azot, jakieś tam wędzenie, coś takiego, to jest bardzo fajne. Mi się to podoba i stwierdziłem, że chcę to wykorzystywać ten. A w mojej kuchni chcę wykorzystywać techniki staropolskie, nowoczesne, tradycyjne, po prostu wszystkie techniki gotowania w jedno. Pomimo nowoczesnych technologii, w dalszym ciągu w zawodzie kucharza nie brakuje pracy. Restauracje czy hotele wymagają jednak o wiele więcej niż przed laty. Młodzi ludzie kończący zawody rzemieślnicze muszą być zmotywowani i najlepsi w tym, co robią. Tych umiejętności ten człowiek musi posiadać dużo, który to obsługuje, który to gotuje, który to robi. I po to właśnie też często my w rzemiośle, bo ja jestem też rzemieślnikiem i my w rzemiośle też mamy kucharzy, mamy fryzjerów i tak dalej. I my też robimy takie konkursy, bo one bardzo pozytywnie wpływają na rozwój tego młodego człowieka. I pomagają w rozpoczęciu kariery, bo na przykład w tym konkursie pierwszych 6 finalistów zostanie zwolnionych z części egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Po raz kolejny w Chorzowie odbędzie się nocne zwiedzanie Urzędu Miasta, które zaplanowano na 12 maja. W tym roku królować będzie tematyka rycerska. Mieszkańcy będą mogli wysłuchać historii najstarszych dotyczących gmachu chorzowskiego ratusza, ale przygotowano też wiele niespodzianek. Przykładem takiej niespodzianki będzie obóz średniowieczny przygotowany w sali sesyjnej. Tam na zwiedzających będą czekali rycerze. Historie miasta będą przeplatane ze zwyczajami rycerskimi. Będzie to okazja do zobaczenia m.in. wieży zegarowej, piwnicy i archiwum urzędu. To miejsca, gdzie na co dzień nie każdy może zajrzeć. Urząd będą mogły zwiedzać 20-osobowe grupy, które będą wchodzić do budynku od godziny 16:30 co 45 minut. Konieczne są wcześniejsze zapisy.